Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny film ze składaniem i prezentacją na koniec komputera. Tym razem moim klientem jest YouTuber Adrian. Link do jego kanału znajdziecie w opisie filmów. Będą renderowane filmy w 4K na tym komputerze. Przede wszystkim to są, myślę, że temat Was zainteresuje, bo Adrian testuje zabawki dla dużych chłopców, czyli różnego rodzaju wkrętarki, wiertarki, szlifierki, inne tego typu rzeczy, ale to link do kanału wrzucę do opisu tego filmu, więc się na pewno z tym zapoznacie. Komputer, który będę składał dla Adriana, nie będę ukrywał, że w części, jeżeli chodzi o taki dobór podzespołów w stosunku do ceny, jaką można było za niego zapłacić, kierowałem się również własnym doświadczeniem, na czym ja pracuję, bo ja też teraz, jak wiecie, zresztą filmy nagrywam natywnie w 4K. Bazuję na procesorze AMD Ryzen 1800X w tej chwili. W platformie mam 1700KX i również u Adriana wyląduje Ryzen 7 1800X. Jeżeli chodzi o płytę główną, to jest płyta MSI X370 SLI+. Tutaj będziemy mieli od razu zainstalowane 32 GB pamięci RAM. To są pamięci, jak widzicie, Rapchis G-Skilla w każdym razie. Od razu możemy sobie wszystkie sloty obsadzić, jeżeli chodzi o samą instalację pamięci, a właściwie konfigurację, czyli w zależności ile macie kości, które sloty obsadzać, to pamiętajcie, że takie informacje w razie czego znajdziecie w instrukcji obsługi waszej płyty głównej. A ja teraz muszę odebrać telefon, tylko jeszcze tą jedną kostkę wepnę. No tak to jest, jak człowiek chce nagrać dłuższy film, to potem najczęściej zawsze jakiś telefon przerywa albo kurier. Tutaj są cztery kości, więc nie ma problemu, jak chodzi o obsadzanie poszczególnych slotów. Wystarczy oczywiście tylko zrobić to po prostu prawidłowo. Tutaj już większa ilość pamięci nie będzie rozbudowywane, to nie będzie po prostu potrzebne, bo tak szczerze mówiąc, żeby był sens wykorzystania nawet tych 32 giga przy 4K, to też dużo zależy od bitrate'u, w jakim jest film nagrywany, procesora, ile uciągnie, także no jest tutaj sporo czynników. Ja renderując na takie konfiguracje 32 giga pamięci plus Ryzen 1800X, zgadnijcie, ile jest wykorzystywane RAMu przy montażu filmów, przy tam różnych efektach i tak dalej, nawet przy takim 15-minutowym filmie 40 do maksymalnie 60% pamięci RAM jest wykorzystywanych, a plik stronnicowania, ta pamięć wirtualna są wyłączone. Teraz tak, będziemy sobie instalowali chłodzenie procesora. Do tej pory tylko jedno chłodzenie, którego recenzję Wam zrobię dla właśnie soketu AM4, korzysta z tych oryginalnych zapięć. Jest to chłodzenie IO od Corsara. Tutaj musimy zdjąć sobie cały koszyczek, więc trzeba to odkręcić. To sobie bierzemy na bok, płyta out, zostaje nam sam backplate i żeby tego nie zgubić, bo do reklamacji wszystko się może zepsuć, będą te elementy potrzebne, to po prostu troszeczkę skręcić. I całość idzie do pudełka od płyty głównej. Wiadomo, do klienta. Teraz przygotowujemy chłodzenie Silentium PC43 do instalacji na sokecie M4. Zrobimy mały poradnik. Korzystamy z backplate'u, który dołączony jest przez producenta, jest wykonany z tworzywa dwustronny. Z jednej strony mamy otwory do procesorów Intela na sokety, chyba 775 też jest kompatybilny. 1150, 1156, 1151. Natomiast jeżeli chodzi o 20, na przykład 11, no to tutaj korzystamy z innego sposobu montażu, więc to tam nie dotyczy nas i wtedy tutaj wkładamy sobie w ten sposób elementy, które będą przechodziły przez płytę główną, oczywiście w odpowiednie otwory dla 1151, czyli tego najpopularniejszego, to są te, powiedzmy sobie, środkowe. Natomiast w przypadku procesorów AMD odwracamy sobie całość
I tutaj wkładamy, mamy odpowiednie napięcia tego nacięcia, tego nie da się po prostu pomylić. I teraz korzystamy z takich szerszych zabezpieczeń dla samych pinów i one są dwukolorowe i robimy to w następujący sposób. Z jednej strony wkładamy szary, a z drugiej strony wkładamy czarny. I dokładnie ta sama zasada, tu jeszcze trzeba go troszeczkę przesunąć, żeby to się nam ładnie weszło bez problemu. Z drugiej strony, tylko tyle, że tutaj naprzeciwko, na krzyż. Jak tutaj jest szary, to ten szary pójdzie tu, a czarny pójdzie z tej strony. I z drugiej strony szary, tak żeby na krzyż to wyglądało. No i dalej sieć tu. A jak widzicie, wskakuje bez problemu. I teraz taki element możemy umieścić sobie w naszej płycie głównej. A jak widzicie, to wszystko bez problemu tutaj sobie włożycie i to będzie Wam pasowało. Dobra, teraz to włożę do końca. Cyk. I bierzemy elementy, które nam zdystansują mocowanie już samego radiatora do płyty głównej. Natomiast jeszcze jedną rzecz mogę teraz zrobić. Lepiej to zrobić teraz niż później. Takie jest moje zdanie na ten temat. Czyli włożymy sobie procesor. I o ile tu, jak widzicie, cały czas w rękawiczkach pracuję, żeby ani nie potuścić, nie pobrudzić tego, dodatkowa ochrona też jakaś tam zawsze jest przed wyładowaniami SSD, no to do założenia procesora, nieważne czy to będzie Intel czy AMD, raczej sugerowałbym rękawiczki zdjąć, żeby czasami jakaś nitka, która gdzieś tam będzie wyłaziła, jeżeli macie oczywiście rękawiczki, równie dobrze można tego robić gołą ręką, to żeby nie uszkodzić pinu czy po prostu czegokolwiek w sokecie. O, i teraz kolejne elementy montażowe od chłodzenia. Zakładamy je w ten sposób w przypadku soketu AMD. Już Wam pokazuję. Tu tylko muszę przytrzymać, bo to jeszcze nie jest skręcone. No i teraz śrubki, które są dołączone w zestawie i całość przykręcamy. Do przykręcenia tych śrubek jest w zestawie dołożony odpowiedni kluczyk. Natomiast ja też korzystam z tego chłodzenia, więc mam taki kluczyk swój. Teraz go tu muszę wyjąć. Tak, żeby to po prostu dokręcić. Żeby to się trzymało. Tu jest pewien luz na tym, więc trzeba to tak robić, żeby chłodzenie później było po prostu prosto. Dobra. Teraz już jest opór, teraz już się przyda kluczyk. Od razu tu z tego organizera sobie go wyjmę. I dokręcamy. Pamiętajcie, żeby dokręcać to wszystko z głową. Solidnie, ale z wyczuciem. Dobra. I teraz jest kilka szkół, jak chodzi o instalację chłodzenia, a właściwie radiatora na chłodzenie. Czy robić to poza obudową, czy już w obudowie. I tu tak naprawdę jest kilka zależnych czynników. W momencie, jeżeli mamy do czynienia z mniejszymi chłodzeniami, chłodzenia boksowe, tudzież zamienniki chłodzeń boksowych, same radiatory są najczęściej na tyle małe, że problemem nie będzie podłączenie później przede wszystkim zasilania 8-pinowego, ale również przykręcenia śrubek, które tutaj są do płyty głównej po już włożeniu płyty z chłodzeniem do obudowy. W przypadku ciaśniejszych obudów albo po prostu większych chłodzeń można to zrobić po zainstalowaniu płyty głównej z tak już przygotowanym backplate'em do komputera. Bo teraz wystarczy tutaj nałożyć pastę przewodzącą, śrubeczki i przykręcamy sobie cały radiator. On jest na tyle duży, że ja po prostu sobie go zainstaluję później, bo będę miał łatwiejszy dostęp do otworów, żeby przykręcić płytę główną do obudowy oraz do podpięcia zasilania 8-pinowego. Płyta główna jeszcze nie jest gotowa, ponieważ w zestawie mamy także dysk. Dysk na złącze M2. Można go, to jest 2280 wielkość, czyli powiedzmy sobie ta standardowa. Gdzieś tu miałem jeszcze jeden wkrętak, taki metalowy. I gdzie ja go dałem? Przypiłem go jak zwykle, kurczę. Nie wiem, gdzie on jest. A drugi sobie do domu zawiozłem. Gdzie ja go dałem? Jeden z moich ulubionych wkrętaków. No dobra,
Później sobie go poszukam, pewnie gdzieś leży na warsztacie, więc weźmiemy inny, ponieważ tutaj jest mniejszy bit potrzebny, żeby odkręcić śrubeczkę, gdzie zainstalujemy dysk. Ok, tu sobie zabezpieczymy, a i się mi odkręca razem z całą podstawką, więc to będę musiał dokręcić. Ok, to na bok i teraz muszę sobie wziąć, tylko tu chyba też mi się przyda jakiś troszeczkę cięższy. Zobaczymy, czy zwykłym śrubokrętem płaskim muszę dokręcić stand, do którego przykręcany jest dysk. Tak, tu też potrzebny jest jakiś troszeczkę mniejszy bit, żeby to dokręcić. Ewentualnie można to też dokręcić tym krzyżakiem. Też powinno to ładnie załapać. O, dokładnie, pięknie. I teraz to sobie dokręcam, żeby to już mi się nie poluzowało. Bierzemy dysk i instalujemy dysk. Przy czym stenda będę musiał tak przekręcić, bo on jest za daleko dm ciała. Teraz dopiero zauważyłem, że on jest na najdalszym ustawieniu, więc to trzeba sobie odkręcić. Z małe paskudztwo i przykręcamy go tutaj. Tak, żeby ten dysk 2280, 22 mm to jest szerokość, 80 mm to jest długość dysku, miał on swoje podparcie. Dysk, który tutaj instaluję, to jest dokładnie ten sam model, czyli ADATA SX8000, który ja mam u siebie w komputerze, tylko że ja mam o większej pojemności, to jest 256 GB, natomiast ja mam u siebie 512. Świetny dysk, moim zdaniem stosunek wydajności do ceny rewelacyjny, najlepszy jak chodzi o dyski NVMe M2 w chwili obecnej. Zanim przejdę dalej, warto się upewnić, czy nie ma, bo często są dodatkowe folie zabezpieczające na elementach płyty głównej. Tutaj nic takiego nie widzę, żeby coś mi odładziło, jakieś folie, więc prawdopodobnie nic takiego nie ma. Jeżeli by były, no to te folie dobrze by było po prostu zdjąć. Tak przygotowana płyta główna idzie na bok i biorę się teraz za obudowę. Co do przygotowania płyty głównej, to w zasadzie ogranicza się do kilku kroków i powoli potem zaczynamy składać całość. Oczywiście warto sobie zdjąć oba panele boczne obudowy, tak żebyśmy mieli dostęp do całości i w zależności od tego, jaka to jest obudowa, jak został rozwiązany system instalacji dysków, ale nie tylko, również napędów optycznych, to czasami jest konieczność po prostu zdjęcia całego panela frontowego, panela chyba frontowego, żeby można było zainstalować napęd optyczny. Tutaj napęd optyczny jest instalowany, więc ja sobie tutaj pozbędę się zaślepki, natomiast w przypadku tej obudowy, jak dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że tak, wystarczy po prostu tą zaślepkę wyjąć od środka, bo nie ma tutaj żadnej blaszki, która zabezpieczałaby jeszcze dodatkowo tą obudowę, co się często zdarza, zwłaszcza w przypadku tańszych obudów. Tu już mam miejsce przygotowane do instalacji napędu optycznego, ale teraz zrobię sobie, a właściwie założę zaślepkę na porty wejść-wyjść. Moi drodzy, takie zaślepki, zwłaszcza jak macie tańsze, to często posiadają dodatkowe blaszki, które są wygięte do środka. Warto je podgiąć, ponieważ może się zdarzyć i widziałem, jak klienci samodzielnie składali komputery, że po prostu ta blaszka wchodzi im gdzieś między port. Nie można potem płyty głównej dopchnąć. Robią to na siłę, albo co gorsza, po prostu potem jest port nie do użytku, bo ta blacha blokuje. Może w skrajnych sytuacjach jakieś zwarcie zrobić. Lepiej o tym pomyśleć zawczasu. To jest taka dobra rada, a czy z niej skorzystacie, to już jest wasza sprawa. Z 20-minutowego filmu tak pewnie będzie oglądane z 4 minuty, więc... Kolejna rzecz to jest akcesoria. Tu są wszystkie akcesoria niezbędne do montażu, do przykręcenia, do skręcenia całego komputera. Śrubki do przykręcenia płyty głównej, napędów optycznych. Bez tego bym dalej nie ruszył. Na tym etapie wykręcę sobie również od razu śledzie. Te są wykręcane. Mógłbym to zrobić później, żeby wiedzieć, których się pozbyć. Natomiast w przypadku, gdyby były wyłamywane, to w ostatnim takim gadanym filmie ja też wam o tym mówiłem i pokazywałem, trzeba to wyłamać wcześniej, bo możecie sobie na przykład kondensator uszkodzić. Ja tutaj mamy kartę graficzną, która będzie w slocie drugim i trzecim, więc tych zaślepek się już teraz, już na tym etapie pozbędę. Mam nadzieję, że ta wkrętareczka za głośno tam nie chodzi.
Ok. Śrubki oczywiście będą potrzebne do przykręcenia karty graficznej, więc ja je tutaj zostawiam. Natomiast śledzie tak samo do pudełka od płyty głównej. Od razu przełożę sobie przewody, bo ja je potrzebuję w tej chwili z tyłu, a nie z przodu. Ok, tak, szybki rzut okiem. Dobra, większość rzeczy mamy zrobione, więc teraz tak, musiałbym wziąć i możemy sobie zainstalować napęd optyczny. On tutaj nie będzie przeszkadzał na przykład w przeprowadzeniu przewodów od zasilacza, więc od razu można sobie włożyć napęd optyczny. Odpowiednio oczywiście go tutaj wyczołować. Tutaj nie ma problemu, bo nie przykręciłbym dolnych śrubek. Natomiast są takie rozwiązania, ja nie mówię, że złe, gdzie po prostu mamy dłuższy element do przykręcenia śrubek i tam już jest większe pole manewru, gdzie tą śrubeczkę można przykręcić, więc trzeba tutaj dbać o to, żeby z frontem to po prostu dobrze wyglądało. Od razu wyjmę sobie elementy do aranżacji okablowania. I w przypadku napędu optycznego w tej obudowie producent zastosował system beznarzędziowy, czyli mamy śrubeczki takie z dużymi końcami i z drobnym gwintem, które po prostu wystarczy nawet ręką dokręcić. Natomiast z uwagi na fakt, że komputer będzie transportowany, on będzie wysyłany, to ja do tego celu użyję mimo wszystko wkrętaka, żeby dokręcić napęd optyczny solidniej i żeby po prostu komputer bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu przetrwał transport. Jeżeli chodzi o użycie wszelakiego rodzaju mechanicznych narzędzi typu na przykład wkrętareczkę, ja o tym również mówiłem, do rozkręcania jak najbardziej, do skręcania w zasadzie też to można użyć, natomiast najczęściej robię tak, że większość sobie dokręcam wkrętareczką, a potem tylko końcówkę dociągam tak, żeby tutaj mieć wyczucie wkrętakiem. I to samo z drugiej strony, żeby napęd optyczny był dobrze zabezpieczony, ale ma to też wpływ na przenoszenie wibracji. Mianowicie dobrze zabezpieczony napęd optyczny lepiej reaguje na wszelakiego rodzaju wibracje, które mogą się po prostu pojawić przy okazji jego pracy. Ok. Teraz sobie to dokręcę i już jest kolejna rzecz z głowy. I na tym etapie, w tym momencie od razu zainstaluję również sobie dysk talerzowy. Dostęp do instalacji dysków talerzowych jest od drugiej strony, powiedzmy sobie, płyty głównej, więc warto, mając tak ułożoną obudowę, zrobić to od razu. Tutaj są trzy saneczki do wyboru. Żeby poprawić obieg powietrza, to tych niepotrzebnych można się pozbyć, natomiast w czasie transportu one mi dodatkowo pomogą w zabezpieczeniu komputera, więc ja nie będę ich demontował. Natomiast napęd optyczny sobie zainstaluję, dysk zainstaluję sobie w najniższej zatoce, tak żeby tutaj bez problemu można było po prostu wyjąć dwie górne, poprawiając gdzieś tam obieg powietrza i tutaj również, żeby sobie troszeczkę te śrubeczki gdzieś tam ruszyć, to sobie użyję wkrętaka. Natomiast tu też system jest w części beznarzędziowy, bo te śrubki nam nie wypadną. Jest od razu system antywibracyjny w tej obudowie Be Quieta. Natomiast do przykręcenia samego dysku trzeba użyć koniecznie śrubek specjalnych, które też są oczywiście w zestawie. One mają gwint tylko na części powierzchni, tak żeby ta część antywibracyjna faktycznie działała, żeby to nie było zbyt sztywno przykręcone. Śrubki oczywiście będą mi potrzebne tylko 4, tak żeby ten dysk zamocować. Wkładam go, pamiętając o tym, żeby porty były od tyłu, tak żebym ja tutaj mógł sobie bez problemu ten dysk podpiąć i bierzemy wkrętak i lecimy sobie z przykręceniem. Tutaj również otwory są pasujące, więc jeden, drugi, trzeci, czwarty, one po prostu będą pasowały. Gdzie mi uciekasz? Patrzcie, jaka niewdzięczna ta śrubka, jeszcze mi się gdzieś tutaj między paluchy zakręciła. Dobra, cyk. Teraz będzie przykręcona już jedna strona. Teraz druga. Ten wkrętak miał bardzo dobry magnes. On mega mocno trzymał, ale prawdopodobnie jego polaryzacja była zgodna z tym, co jest na listwach. Albo przeciwna, bo się po prostu rozmagnesował i teraz w ogóle nie trzyma. Szkoda, są jakieś urządzenia do magnesowania, będę musiał sobie kiedyś coś takiego sprawić. No i teraz całość ląduje w obudowie. Tu sobie go przytrzymam z tamtej strony, żeby on mi nie opadał, bo mi się po prostu łatwiej przykręci. Tu sobie teraz chwycę. Ta górna
najważniejsza. Teraz mogę sobie podokręcać. I tak samo, gdybyście składali to dla siebie i taki komputer zostaje u Was w domu, to wystarczy to ręką mocniej dokręcić i to w zupełności wystarczy. Natomiast ja tutaj wspomogę się wkrętakiem, żeby na czas transportu dysk był dobrze zabezpieczony, żeby tutaj nic się nie wykręciło, tak żeby to w całości dojechało. Ok, zasadniczą część przygotowania obudowy w zasadzie mam zrobioną. Teraz tak, pozbędę się przede wszystkim metalowych elementów, które trzymają mi przewody. Tutaj ja będę miał jakąś tam swoją chorą wizję aranżacji tego okablowania. Ja tutaj sobie założę potem swoje normalne opaski zaciskowe. To jeszcze wezmę, a tutaj sobie na końcu to skręcę. I teraz mogę na tym etapie włożyć już płytę główną. Mogę to zrobić na tym etapie, ponieważ przewód do przeprowadzenia przewodu 8-pinowego jest na tyle komfortowo umiejscowiony, że po włożeniu płyty głównej nie będę miał problemu z jego przeciągnięciem. Natomiast przy okazji właśnie ostatniego takiego składania z długim komentarzem, ja o tym też wspominałem, że jeżeli mielibyście mieć z tym problem i tego przewodu nie bylibyście w stanie po prostu tutaj przeprowadzić, no to w tym momencie najpierw trzeba zainstalować zasilacz, przeciągnąć przewód 8-pinowy przez dedykowany otwór i dopiero potem wkładać płytę główną. Tak to wygląda. Natomiast tutaj takiego problemu nie będzie, a jeszcze nie mam chłodzenia, to już w ogóle mam tak komfortową sytuację, że nic tylko się cieszyć. Kolejna kwestia, o której należy bezwzględnie pamiętać, to jest ustawienie kołków dystansujących od płyty głównej. Ja, jak widzicie, tutaj nic nie przykręcałem, nic nie poprawiam, ponieważ ta obudowa już jest tak przygotowana do standardowych płyt ATX, że wszystkie otwory, wszystkie kołki dystansujące po prostu pasują i nie musiałem tego ruszać. Natomiast gdyby było inaczej, to musiałbym je dokręcić, przekręcić, ale takie elementy, które to umożliwiam, również są ze śrubkami po prostu od, moi drodzy, płyty głównej. Teraz muszę sobie tylko wyciągnąć odpowiednie śrubeczki i w przypadku akurat dystansów do płyty głównej różnie to wygląda ze strony producenta, bo czasami to jest drobny gwint, a czasami to jest po prostu większy gwint, tak żeby to pasowało. Ja teraz, wiecie co, w związku z tym, że tamten wkrętak mi ten magnes nie trzyma, sobie wezmę końcóweczkę i pochwytam po prostu te śrubeczki, które są od płyty głównej, a potem to po prostu dokręcę. Natomiast tutaj mogę sobie to, on ładnie bardzo trzyma, więc to sobie ładnie po prostu pochwytam wszystkie, a potem tylko będę to mógł podokręcać. Czasami woreczki czy nawet pudełeczka ze śrubkami są po prostu opisane przez producenta i w przypadku śrubek do płyty głównej będziecie mieli M łamane na B, czyli motherboard do przykręcenia tego. I to już będziecie wiedzieli od razu, że to są właśnie te śrubki, których potrzebujecie. I ostatnia. Ok. I teraz wystarczy, że wezmę wkrętak i sobie podokręcam wszystkie śrubki, tak żeby mi to pasowało. Ok. Pamiętajcie dokręcać to również z wyczuciem, żeby tutaj nic nie uszkodzić, no bo nie o to chodzi, żeby to zepsuć, prawda? Ok. I zaraz będę miał poprzykręcane. Jak przykręcę sobie płytę główną, ona tutaj już będzie sztywno przykręcona, to ja sobie wezmę i zrobię mały myk, ponieważ przewód od audio, od karty dźwiękowej zintegrowanej puszczę nie tędy tutaj, ale będę chciał go puścić tu zaraz koło zasilacza na dole, natomiast muszę sobie zasilacz przymierzyć, na ile tutaj będzie otwór, który mi to umożliwi, bo to nie jest żaden otwór dedykowany do tego celu, ale widzę, że ten kabel tu bez problemu będzie pasował. Nie przełożyłbym go z uwagi na wtyczkę po instalacji zasilacza, dlatego jak tu już sobie to wszystko rozwiązałem, to teraz biorę odpowiedni przewodzik, to jest HD Audio, dokładnie tak. Tu od razu go wyplątam z całej reszty i teraz patrzcie, ten jeden wyciągam tutaj z tyłu, a wezmę kamerę i Wam pokażę, jak to jest całe zainstalowane. Podłączam sobie audio od frontu, od front panela, przewód wycofuję,
żeby on mi tu już nie przeszkadzał. Muszę to troszeczkę sobie obrócić w tą stronę, żeby miał do tego lepszy dostęp. Uszykuję sobie śrubki od instalacji zasilacza. Śrubki do instalacji zasilacza są wraz z zasilaczem, więc tego nie musicie tutaj szukać. Zasilacz jest semimodularny, ale dostęp do przewodów jest na tyle komfortowy, że będę mógł je podpiąć bezpośrednio w obudowie już. Tu sobie uszykuję jedną śrubeczkę, żeby chwycić na wkrętareczce. Tego przewodu na razie nie rozplątuję, bo obudowa jest na tyle duża, że mi to umożliwi zrobienie potem. I wkładam zasilacz. Tu od razu sobie przykręcę, tylko oczywiście muszę trafić na śrubki. Nie muszę tego dokręcać. Wystarczy, że sobie po prostu całość chwycę. OK. I będę wiedział, że te cztery śrubki bez problemu dokręcę. Już Wam pokazuję, o co chodzi z tym przełożeniem tego przewodu od audio. Niestety nie w każdej obudowie jest to możliwe. W niektórych tak, w niektórych nie. Zależy od obudowy. Zobaczcie, mówię o... Oj, potrąciłem kamerę, przepraszam. O podłączeniu wtyczki audio i przesunięciu przewodu zasilającego nie tędy. Jak najczęściej trzeba to zrobić, ale tutaj z boku. W zasadzie, no może nie większość, ale znaczną część mamy tutaj zrobioną, więc ja teraz to, co za co się wezmę, to jest po podłączaniu wszystkich przewodów. I jak przy okazji wszystkich filmów z tego typu składaniem, od razu odsyłam Was do dwóch filmów, do których linki znajdziecie albo w komentarzu, albo w opisie, gdzie pokazuję, jak podłączyć przewody oraz jak je zaaranżować, czyli w zasadzie wszystko to, co teraz będę robił, jest bardzo szeroko omówione. Zachęcam więc Was do zapoznania się z tym, a ja za chwilę wracam. Można powiedzieć już, że niemal na finiszu. No okej, okay, słuchajcie, przewody poukładane, całość jest już poprzypinana. Jedyne, co mi zostało teraz jeszcze do zrobienia, to jest założenie chłodzenia, bo radiator cały czas na zewnątrz, oraz instalacja karty graficznej. Jedziemy na początek z chłodzeniem, ponieważ będzie łatwiej zapiąć później wentylator na radiatorze, niż bym wcześniej zainstalował kartę graficzną, no bo ona będzie oczywiście przeszkadzała. Dlatego dopiero teraz na tym etapie nakładam pasę termoprzewodzącą na procesor. Troszeczkę tej pasty termoprzewodzącej. Sam radiator ją potem rozprowadzi. Ja nigdy nie byłem jakimś specjalnym zwolennikiem rozprowadzania pasty termoprzewodzącej po radiatorze, bo ten to robi dostatecznie dobrze sam. Nie ma tutaj potrzeby, żeby jakoś dodatkowo, moim zdaniem, go do tego zmuszać. A przy okazji wypiera powietrze, które by się tam ewentualnie znalazło. Najpierw zaczynam od tej śrubki, która jest bliżej mnie. Nie dlatego, że ją lepiej widać, tylko dlatego, że z uwagi na asymetryczną konstrukcję tego chłodzenia ciężar bez wentylatora jest wyraźnie przesunięty do tyłu. A co za tym idzie, gdybym najpierw śrubeczkę z tyłu, tą trudniej dostępną, wziął i chyba nie trafiłem z ostrością, nieważne, przykręcił, to cały radiator byłby po prostu przeważany do tyłu, a tego nie chcę. Więc sobie najpierw tą śrubkę z przodu przykręcam, no i teraz dokręcam tylko raz jedną, raz drugą, do momentu, aż czego nie przykręcę. Jeszcze tutaj można na pewnym etapie poprawić, sam radiator, on żeby po prostu był prosto. Natomiast nie zawsze i nie w każdym chłodzeniu idzie to zrobić. Ok, tu już jest dokręcone, to tu pewnie jeszcze dokładnie dwa ruchy dokręcone. Teraz mam przyszykowane piny i oczywiście wentylator. Najpierw sobie podepnę wentylator do odpowiedniego oczywiście złącza. Ok, teraz przewód pod radiator, żeby nie przeszkadzał, tylko sobie troszeczkę zmienię ułożenie obudowy, bo w ten sposób po prostu będę miał do tego lepszy dostęp. I będę już zakładał piny. Najpierw sobie założę drucik na wentylator z jednej, z drugiej strony. Muszę pilnować, żeby przewód za bardzo mi się na pamięciach nie opierał, tylko nam z tyłu sobie ładnie szedł. Ok. I zakładamy. Zakładam, zauważcie, tą stronę przy topie, bo tam jest po prostu troszeczkę ciężej założyć w momencie, kiedy jest radiator zakładany w obudowie.
Jest tam zazwyczaj najczęściej, bo to też zależy od obudowy, po prostu mniej miejsca. No i teraz dopiero klip z drugiej strony. W tym przypadku można nieco sobie regulować bez problemu na przykład wysokość wentylatora. Jeżeli początkowo byłby on zainstalowany za wysoko, można go też troszeczkę podnieść, jeżeli ktoś chce. Na koniec jeszcze obrót śmigłami, żeby upewnić się, że nie ma przewodu, który mógłby się tam dostać. No i ostatni etap w zasadzie przed już odpaleniem maszyny, to jest instalacja oczywiście karty graficznej. Tutaj jeszcze raz szybki rzut okiem, czy nie ma żadnych folii. I jeżeli jest ok, no to teraz biorę tylko śrubeczki i tu sobie pomogę troszeczkę tym i będę mógł to przykręcić. I teraz widzę, że troszeczkę dałem ciała z tej prostej przyczyny, że tutaj jest jeden slot tylko tak naprawdę potrzebny, więc drugą zaślepkę, żeby nie było dziury, zakładam z powrotem. Z założoną kartą graficzną nie ma problemu, żeby to założyć. Muszę tylko tutaj odpowiednio sobie trafić i wszystko będzie tak jak trzeba. No, siedź tu. Druga śrubka. I od razu przykręcimy śledzia. Ciekawe dlaczego śledź, a nie dorsz na przykład, tak? No, dorsza przykręcam. Czy też by fajnie było. Ok, cały komputer jest złożony. Nie ma jeszcze założonego z tyłu panela. Tak on się prezentuje, za chwilę pokażę Wam bliżej, natomiast ja teraz wezmę się za instalację programowania, testy i za chwilę nagram do Was jakąś fajniutką prezentację tego zestawu. No dobrze, komputer złożony, czas więc przybliżyć Wam dokładną specyfikację. Ale wcześniej, w ramach przypomnienia, jest to komputer, który będzie przede wszystkim pracował, renderował filmy w 4K na portal YouTube, dla Adriana kanał Testcy TV. Bardzo, myślę, zainteresuje Was ten kanał z uwagi na fakt, że Adrian, jeszcze raz przypominam, zajmuje się testowaniem zabawek dla dużych chłopców, czyli w zasadzie wszelakiego rodzaju elektronarzędzia i narzędzia. A teraz konkretnie. Bazowaliśmy na procesorze od AMD Ryzen 7 1800X, czyli w tej najwyższej obecnie wersji. Całość chłodzenia jest chłodzeniem mocy Lentium PC Forte z trójeczka i do dyspozycji komputer ma 32 GB pamięci RAM, czyli do tej pory niemal identyczna specyfikacja jak ja. Podobnie jest również dysk, dysk systemowy, ponieważ jest to ADATA SX8000, tyle że tutaj o pojemności 256 GB, ja mam tą wersję 512 GB. Co do karty graficznej, tutaj troszeczkę przeoszczędziliśmy, to nie jest komputer do grania, to jest komputer przede wszystkim do pracy i GTX 1050 Ti mieści się zarówno w budżecie zakładanym, jak i również jest w stanie wspomóc renderowanie podczas właśnie pracy z tym komputerem. Co do konfiguracji drugiego dysku, to tutaj to chyba P300, ale o pojemności 2 TB. No po to, żeby było po prostu gdzie przechowywać te dane, surowe dane, czy już potem wyrenderowane filmy. Wiadomo, że te w 4K zajmują sporo więcej miejsca. Zasilacz, który będzie napędzał całą jednostkę, to konstrukcja od Fractal Design, a jest to dokładnie model Integra M550 z certyfikatem 80+ brązowym. Płyta, na której wszystko zostało zainstalowane, widzieliście już ją niejednokrotnie, to MSI X370 SLI+. Całość została zamknięta w obudowie, którą Adrian wybrał i jest to obudowa Be Quiet Pure Base 600 w wersji kolorystycznej Silver, tutaj nie ma żadnego panelu, więc tak naprawdę mamy pokładane kanały, jest estetyka zachowana, natomiast ona nie była priorytetem w przypadku tego zestawu komputerowego. Standardowa nagrywarka DVD Lightona. I to w zasadzie na tyle. Ostatnim elementem tego zestawu jest oczywiście system operacyjny, również zainstalowany wraz z pakietem sterowników oraz wszystkimi na dzień dzisiejszy dostępnymi aktualizacjami dla systemu Windows. Rzucę tylko okiem, czy nic na pewno nie przeoczyłem. Wygląda na to, że nie, tak prezentuje się ta jednostka. Ja myślę, że kto wie, może Adrian nawet pochwali się po prostu, jak wzrósł jego przede wszystkim komfort pracy na tym komputerze, który już jutro do niego pojedzie. A ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, hej.